Wiesz? A wiecie, jak ta ulica się nazywa? Willy Boysów. No. Siema. Siema. Nie dojechałem, wiesz? No właśnie zauważyłem. Bo wczoraj pojeździłem trochę. Tak. W razie upadku od razu będzie do krwi. Znieczulenie. Siema. Siema, poznałem nowych kolegów na Supermoto. Jedziemy właśnie w ustronne miejsce. Trochę poświrować.
pierwszy zachód słońca. Tam. Chodźcie za mną. Pierwsza ulica do gumowania. To jest najlepsza ulica. A ty co, nie zjadłeś? Tam nie zjadłeś? Drugi. A. A powiedz, a jak się Husqvarna sprawuje? Który to jest rok? Szósty. No, dosyć. Stara produkcja, nie? Stara. Co, zatarłeś? Co? Jest to przyczepkę? Co? Łańcuch mi jedno. Łańcuch? No nie wiem. To cię będę holował na tym, na nerce tu, patrz. Moja czasza moja tu spadnie, nie? Też taką miałeś? To jest moja. To jest twoja? Nie, no. A remont jakiś ty robiłeś? Jeszcze raz? Remont jakiś? Te 450? To jest tylko moja lampa. Tutaj. Aha. Ale nie, a chodzi o silnik. Coś robiłeś przy nim, czy nie? Ja? No.
No co wiadomo, to filtry i olej na razie. Filtry i olej. I co, gumujemy? No ja mam kurwa... Ja miałem tylko wyjechać na to wesele, kurwa, ja mam... Dobra, jedziemy idziemy najpierw zobaczyć tą husfarnę może. No to idziemy tam. Ale ci się porobiło, panie. Jak to zrobiłeś? Jedziesz po ogniwo? Po ogniwo jedziesz? To jest ten? Całe ogniwo czasło. Złączka. Łojeny, ci się to zblokowało, ty. Widziałeś? Aż ci to wyrwało, patrz. A co, nie polatasz na kole dzisiaj? Ty jesteś model. To ja polatam, najwyżej mówię ci, ja ci tam ten pasek cię zaholuję. Daleko mieszkasz? No kumpel jedzie po przyczepkę. Po przyczepkę jedzie, aha. Czyli taka sytuacja, Husqvarna. Słońca już zaszedł. Nie ma. Szarpło cię, czy nie? Nie. Spadł i koniec. Nie, bo coś o nodze tam, jakby mi coś do ciała, kurwa, nie? Nie wiem, co jest. A co, ty masz dominatorka założonego, ty? Fajnie. A ja chciałem się nią przejechać. No i co? Następnym razem. Następnym razem. To jest najlepsza ulica do gumowania. Ale powiem ci, że jest piękna ta R1, wiesz? Piękna.
Jeździłem taką, wiesz, też jeździłem. Kolega miał i się zamienialiśmy, wiesz? On brał CBR-kę, a ja tą R1. Stara, ale poczciwa. No, poczciwa. Tak samo jak i ta moja. Tylko że już te są już inaczej robione. Chociaż nie, rama jest też taka sama, też taki stelaż mam. Ale plastiki już takie bardziej nowoczesne, zwłaszcza ten tył, nie? I to siedzisko, bo tam 99 rok, tak jak ja miałem, to no szerokie to wszystko było bardzo, nie? Ja to pozwężałem. Piękny, kultowy, w oryginale sprzęt. Tylko tego Akrapowicza bym wymienił, nie? Co? Tego Akrapowicza bym wymienił. Ja zmieniłem właśnie na Akrapowicza, bo to była ta tuba oryginalna, seryjna. Aha. Dotąd sięgałem. A to jest oryginał? Tak, to jest dotąd... Ten wydech jest oryginalny? Ten? No. Nie, to nie jest oryginał. No. Nie, to nie jest oryginał. Oryginał miałem wcześniej, ale sięgał dotąd, nie? Aha. To tą tubę wyjechałem. Ale co? Była pyda, co? Tamta. A tutaj, jak założyłem tego, to jestem zadowolony. Bo tak... A ja mam Xila. Ale ja jestem z niego zadowolony, bo ja śmieciowe tak, kilka groszy dałem za niego, ale powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony i wygrałem nawet konkurs na najgłośniejszy wydech w Ferrer Moto. Coś ty. No. Kurty Szymy w Bartum 800 wygrałem. To ci gratuluję, no, kurwa, Kacper. 130 chyba 2 decybele miałem. To zobacz, co ty zarobiłeś na tym wydechu. Jak można zarobić jeszcze na... Jeszcze się zwrócił. No, jak można zarobić na wydechu. Tak, jak można zarobić na wydechu. To jeszcze nie jest ten. Nie wiem, czy on przyjdzie. A ten z tobą, no? Do 22 zdąży, nie? Chuj, nie. Poczekamy. Chuj, nie. To najwyżej... Podkręcam dramaturgię, że cię samego tu nie zostawię w polu, wiesz? Zobaczymy jak ten dzień się dzisiaj skończy. No tam słońce już prawie zachodzi, widać po świecie. Kacper zadowolony, ja też. Ważne, że się trochę polatało, nie? A w ogóle łańcuch zmieniałeś, czy nie? Nie. No to on stary pewno jest, wiesz? I dlatego. Nie, bo poprzedni zmieniał, nie? No, oprócz oleju i filtrów, to nic nie robiłem, nie? Kacper, a ustań taki smutny koło motocykla. Uratowani jesteśmy! Przyczepka jest! Ja będę się zawijał. Pomóc wam rzucić jeszcze? Siema. Już mnie w domu szukają, ale to nic. Dobra, odpinaj burty. Na pionowo, nie? Mówi do mnie, teraz możesz się golnąć nim.
Co, on pojechał? No, musiał jechać. Trzymajmy się razem. Dobra, przybierzmy. Uratowani. Dobra, to lecę, nie? Drugi raz to po serce. Jakby do tego, nie? Tam dramaturgię. Że cię samego tu nie zostawię w polu, wiesz?